grubsza, jaki plan na wybory ma w powiecie chojnickim, zaznaczam, czyli nie tylko sama Rada Powiatu, powiatowa organizacja Platformy Obywatelskiej. Więc tak, my mamy pomysł na to, żeby w ramach startować w ramach Koalicji Obywatelskiej, czyli otwieramy się na wszelkie środowiska, które... Jakie organizacje tworzą tą koalicję? Formuła była otwarta. Każda organizacja, która chciała przystąpić do Koalicji Obywatelskiej, jakby miała zielone światło, tak? Czyli nie zamykaliśmy się na rozmowy z nikim oprócz PiSu, to mogę powiedzieć otwarcie, no bo Koalicja Obywatelska jakby z natury rzeczy ma być też tą przeciwwagą dla tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Także formuła była otwarta, ale wiemy, że dwa trzony główne to jest Platforma i Nowoczesna tworzy Koalicję Obywatelską, ale otwiera się na ruchy miejskie, na stowarzyszenia, które działają w mieście, na organizacje pozarządowe. I będziemy chcieli stworzyć listy, w których będą przedstawiciele Platformy Nowoczesnej, ale bezpartyjni, osoby, które gdzieś tam przedsiębiorcy, osoby, które działają w organizacjach pozarządowych. Trochę przedwcześnie mówić już konkretnie, bo w tym tygodniu, w środę, czyli jutro, spotyka się Rada Powiatowa Platformy Obywatelskiej, na której będziemy dyskutować na właśnie między innymi na ten temat. I mogę powiedzieć, że komitet burmistrza pozytywnie odpowiedział, komitet SIS samorządni pozytywnie odpowiedział, no i osoby bezpartyjne, które również, ale wiem, że toczyły się rozmowy z przedstawicielem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i też pozytywnie odpowiedział na tą formułę. To będzie wspólna lista do Rady Powiatu. I to będzie wspólna lista do Rady Powiatu. Do Rady Miejskiej w Chojnicach? Nie. Do Rady Miejskiej w Chojnicach też będzie Koalicja Obywatelska wystawiać listy, z tym, że burmistrz jako kandydat idzie swoim komitetem. Będzie miał własny list. Tak, czyli będzie lista burmistrza jako funkcjonującego włodarza, ale też będzie Koalicja Obywatelska, czyli ci, bo o czym mówimy, dziś mamy miejsce... Burmistrz aktualny będzie wspólnym kandydatem także i Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska popiera pana Arsenjusza Finstera na burmistrza miasta Chojnice. Będziemy popierać Andrzeja Sabiniarza jako Koalicja Obywatelska na burmistrza Czerska. I będziemy rozmawiać na temat poparcia wójta gminy Chojnice. A pan Leszek Bona ponownie kandydatem do sejmiku? Tak, będzie jako nasz kandydat Koalicji Obywatelskiej do sejmiku województwa pomorskiego. Rozmowy jeszcze trwają, ale co jest ważne, bo dlaczego w mieście dwa komitety? Bo też jest tak, że teraz mamy znowu wybory proporcjonalne i tych miejsc na liście jest zdecydowanie mniej, bo mamy trzy okręgi po 7 mandatów, więc maksymalnie 9 osób może startować. Do tej pory była podwójna liczba, tak? Czyli było 7, 14 osób i to znacznie zmniejszy ilość kandydatów, zarówno w Radzie do Rady Miasta, tak samo do Rady Powiatu, bo tu mamy 8, bo nam się zmniejszyła w powiecie, jeżeli chodzi o miasto Chojnice, o jeden mandat, więc mamy 8 plus 2, 10 osób, a do tej pory mieliśmy 18, prawda? Czyli prawie jeszcze raz tyle.